Zapasy, rezerwy, magazyny mam podobno wypełnione i to oczywiście jest pocieszające, tyle że pamiętajmy, że na magazynach nie da się całego roku przetrwać. I obawiam się, że będą 20 stopni zasilania, że będą wyłączenia. Obawiam się, że to będzie chłodna zima, czyli taka, że rzeczywiście trzeba będzie zacząć oszczędzać. No, oczywiście przede wszystkim będzie bardzo droga zima, i energia, i gaz będą bardzo drogie. Jeśli nawet dla gospodarstw domowych rząd kosztem zadłużenia się oczywiście też konsekwencje przyszłości będą ograniczy ten wzrost czasowo, to już dla gospodarki nie ograniczy z pewnością i to przełoży się w kolejne impulsy inflacyjne. No ale powiedziałem, no, w pewnym sensie największym zagrożeniem jest to, że energii czy węgla może zabraknąć. Nie sądzę, żeby doszło, chociaż tu powiedziałem, czarne scenariusze można rysować. Nie sądzę, żeby nam groziła jakaś katastrofa energetyczna. Natomiast liczmy się z wyłączeniami prądu, liczmy się z 20 stopniami zasilania, liczmy się z tym, że część przemysłu może mieć ograniczoną produkcję z powodu niedostatecznej, tak naprawdę niedostatecznych dostaw gazu. No, jest wielka niewiadoma, bo tutaj mamy dwie sprzeczne informacje. Mamy informację rządu, że wspaniale mamy zakontraktowane dostawy gazu z Norwegii gazociągiem, który rzeczywiście będzie gotowy, i mamy informacje z mediów płynące, że nie ma żadnych kontraktów podpisanych, że albo może mieć kłopot w ogóle z wypełnieniem gazociągu, a jeśli nie, to płacąc jakieś horrendalne ceny za takie właśnie podpisywane w ostatnich umowy. Więc tutaj jest naprawdę wiele ryzyk, wiele niewiadomych. Na pewno szykujmy się na ciężki rok, natomiast no, mam nadzieję, że bez żadnej energetycznej katastrofy.